Witam w kolejnym filmiku, tym razem recenzję. Jest to zapach niszowy marki Alice & Peter, marki tak zwanych babeczek. To są takie różne kolorystycznie babeczki, różne oczywiście też zapachowo. To jest wersja taka w kolorze pomarańczowym, nazywa się Bloody Orange. I oczywiście tytułowa pomarańcza jest w zapachu. Jest pomarańcza, jest marchewka. Ten zapach jest taki właśnie pomarańczowo-marchewkowy, energetyczny, bardzo słodki i z taką nutą trochę angela. Ja bym powiedziała, że to mógł być w sumie taki marchewkowo-pomarańczowy angel. Mógłby się pasować w taką rodzinę. Bardzo ciekawy zapach, bardzo trwały. Jeżeli chodzi o wygląd flakonu, dla mnie tandetny. Szczerze mówiąc, myślałam, że to będzie trochę jakoś inaczej, że coś wyglądało. Cóż, jeżeli chodzi o inne zapachy tej marki, czyli Alice & Peter, są różne babeczki, wiem, że jest babeczka czekolada z miętą, jest taka z owocami chyba leśnymi, jest też taka chyba z karmelem, więc ogólnie takie klimaty gourmand dla miłośników takich właśnie niszowych słodkości, to fajna, ciekawa propozycja. Do kupienia, z tego co wiem, nie pamiętam chyba nazwy, to na pewno nie jest żadna z tych znanych perfumerii niszowych typu Galilu czy Quality Missala. Nie wiem, Moncredo chyba, nie Lula, nie, to jest chyba jeszcze jakaś inna perfum, Ambrosia, o. Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba w Ambrosii są właśnie te zapachy Alice & Peter. Dziękuję za uwagę.